świat jest tak okrutny i tyle zwierząt nadal cierpi. Schroniska wciąż są pełne, brak w naszych sercach dobra. Pomyśl, jak się czuje zwierzę, kiedy je odrzucisz. Tak wiernym przyjacielem to człowiek być już nie potrafi. Więc przemyśl swoje czyny, nie pozwól nigdy krzywdzić zwierząt. Czy szansa pozostała i wiara w ludzi coś pomoże? Pamiętaj, że zwierzę uczucia ma szczere. Przybędzie do ciebie, gdy płaczesz samotnie. Pamiętaj, że zawsze zostanie przy tobie. Bez słowa zrozumie, przelotne spotkanie, rozmowa przerwana, niedokończona, może nieważna, choć wciąż pamięci nie wiedzieć dlaczego jest tak ulotna, może istotna, jeśli to ona, to przegapiłem, a los był łaskawy.
szansę straciłem, znów muszę szukać, rzucać spojrzenia, na nią wciąż czekać. Szansę straciłem, znów muszę szukać, rzucać spojrzenia, na nią wciąż czekać. Szansę straciłem, znów muszę szukać, rzucać spojrzenia, na nią wciąż czekać. Zranić za bardzo.
Nie ufaj za bardzo, nie kochaj za bardzo, nie angażuj się za bardzo, bo kiedyś to za bardzo może cię zranić za bardzo. Zranić za bardzo może cię zranić za bardzo. Robi się ciemno, a ja jestem zagubiony w lesie. Znalazłbym wyjście, gdybym wiedział, gdzie szukać. Gdybym mógł, wyrwałbym tę stronę z mojej książki. Zdezorientowany i zagubiony, moja wiara jest ze mną. Wszystko było dobrze.
Chodzę samotny taką opuszczoną drogą. Płonie we mnie serce, ale krew się ochładza. Wczoraj wydaje się daleką przeszłością. Wspomnienia blakną, zmieniają się marzenia. Gdy człowiek cierpi, innym ludziom już to lata. Życie jest krótkie, więc doceniaj i wybaczaj. Wszystko się zmienia i na ogół nic nie wraca. Świat nie zwalnia, w naszych głowach jest wariacja. Mam dziurę w sercu, w życiu swym i w duszy żal, że zrobiłem wszystko, aby cię odepchnąć. Jeśli masz miejsce w sercu swym, ja zrobię wszystko, tylko błagam, proszę pozwól mi odetchnąć. Mam dziurę w sercu, w życiu swym i w duszy żal, że zrobiłem wszystko, aby cię odepchnąć. Jeśli masz miejsce w sercu swym, ja zrobię wszystko, tylko błagam, proszę pozwól mi odetchnąć. Znieczulone serca i dystansu jakby więcej. Wiele morderstw, fatów i zawiści wokół. Więc może zaczniemy doceniać, gdy stracimy, i wyciągać wnioski, gdy się serio obudzimy. Mam w duszy dziurę tam, gdzie byłaś ty. Jesteś cierniem w moim sercu i podstępnie mnie zabijasz. Krzywdzą wspomnienia, chociaż nikną łzy. Tylko szkoda, że to wszystko do mnie wraca, nie odchodzi. Mija dużo czasu, już nie znamy się. I dlaczego wciąż tak ciężko już nie myśleć o tym wcale? Minęło dużo czasu, już nie znamy się. Niech ktoś powie mi, dlaczego ciągle myślę znów o tobie. Mija dużo czasu, już nie znamy się. I dlaczego wciąż tak ciężko już nie myśleć o tym wcale? Minęło dużo czasu, już nie znamy się. Niech ktoś powie mi, dlaczego ciągle myślę znów o tobie. Nie wybaczam, nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie. Ludzie wrażliwi o dobrym sercu cierpią niestety najbardziej. Podaruj tym, których kochasz, skrzydła, aby mogli latać. Korzenie, aby wracali, i powody, aby zostali. Miej zawsze siłę i odwagę. Wyrzuć ze swojego życia kogoś, kto depcze twoją osobowość i rani twoje uczucia. Nawet ten, którego kochasz, nie ma prawa cię pozbawić uśmiechu i nie szanować. Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen. Nigdy się nie poddawaj, bo jeśli przejdziesz najgorsze chwile, to znaczy, że zasługujesz na te najlepsze. Największa głupota ludzka? Bać się, co ludzie powiedzą. Co cię nie zabije, pewnie spróbuję ponownie. Bądź gotowy. W przyjaźni nie liczy się to, kogo znasz dłużej. Liczy się to, kto przyszedł i cię nie zostawił w trudnej chwili. Kiedy zauważysz w kimś coś pięknego, powiedz mu. Tobie zajmie to kilka sekund, a w nim może zostać to do końca życia.
Otoczenie toksycznych ludzi to ważny krok w drodze do bycia szczęśliwym. Ludzie natychmiast zauważają, kiedy zmieniasz swoje nastawienie do nich, ale nie widzą, że powodem tego było ich własne zachowanie. Ile dasz dobrego z siebie, tyle ci się zwróci. Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie, ale na pewno wróci do ciebie. Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto widzi ból w twoich oczach, podczas kiedy cała reszta wierzy w twój uśmiech na twarzy. Bo w życiu nie chodzi o to, by mieć milion znajomych, ale o to, by mieć kogoś, kto stanie obok ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko tobie. Bądź sobą, ludzie nie muszą cię lubić, a ty nie musisz się tym przejmować. Czasem przychodzi taki moment w życiu, że trzeba zrezygnować, zapomnieć, pójść naprzód. I nieważne jak cholernie by ci zależało, jak trudne by to było, po prostu trzeba odejść. Nikt nie widzi twojego cierpienia, nikt nie widzi twojego smutku, nikt nie widzi twojego strachu, ale wszyscy widzą twoje błędy. Psu jest wszystko jedno, czy jesteś biedny, czy bogaty, wykształcony, czy analfabeta, mądry, czy głupi, daj mu serce, a on odda ci swoje. Przyjaźniaj się dla kogoś, pragnij fanem mieć go dla siebie. To cię masz popatrzeć w lustro i widzieć tego, kim jesteś, a nie marionetkę użytą i ludzkich upodobań. Jeśli chcesz być szczęśliwy, że cię słuchają, skup się na twoich celach, a nie na wszystko, co cię otacza. Najwięcej szczerze może nie dać, można wielu przyjaciół pozwolić, ale zawsze da ci coś właściwym ludziom. Zaczynanie się od pewnych okrutnych rzeczy wcale nie oznacza, że ich nienawidzisz. Każda minuta życia, tylko tyle, że szanujesz samego siebie. Nauczyło mnie jednego, w chwilach, gdy nie warto się ani przyzwyczajać drugiej osoby, zazwyczaj czasami odchodzimy tylko przyjaciół, wcale nie przyznaje się, ktoś za nami pójdzie. Przyjaciół uznaje się za to rozczarowanie, kiedy odwracasz się. Ludzie, którzy za przeszłość zostali mocno zranieni, prawdziwa miłość to nie lojalni na boku, ponieważ nie miłość chcą, to aby wierność, ktoś cierpiał tak jak i oddanie oni. Drugiemu człowiekowi, ludzie, którzy naprawdę będą chcieli być w twoim życiu i powtarzanie komuś, że go kochasz. Definiując kryje rzeczy, w najprojaczej miłość, kiedy nie masz nic. Czasami podejście do życia, w życiu pojawiają się spontanicznie. Czasami trzeba przejść w momencie, kiedy wcale nie jest szczęście i radość życia. Wszystko, co spotyka nas w życiu, ma nas czegoś nauczyć. To właśnie kreuje nas samych i to, kim jesteśmy. Pamiętaj, pamiętaj. Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte. Krok poza swój umysł, powiedz mi, jak to jest być kimś, kto wbija mi nóż w plecy. Rozejrzyj się, a zobaczysz, z
zobaczysz, że nic tu nie ma. Jest tylko dziura w moim sercu, która od zawsze mnie zabijała. To jest miejsce, gdzie ogród nigdy nie wyrośnie. Gdyż twoja miłość była jak kolec bez róży, ze śladami mojej krwi, ze śladami mojej krwi. Zrób krok poza swój umysł. Powiedz mi, jak to jest być kimś, kto wbija mi już nóż w plecy. Rozejrzyj się, a zobaczysz, że nic tu nie ma. Jest tylko dziura w moim sercu, która od zawsze mnie zabijała. To jest miejsce, gdzie ogród nigdy nie wyrośnie. Gdyż twoja miłość była jak kolec bez róży, ze śladami mojej krwi. Zrób krok poza swój umysł. Powiedz mi, jak to jest być kimś, kto wbija mi nóż w plecy. Rozejrzyj się, a zobaczysz, że nic tu nie ma. Jest tylko dziura w moim sercu, która od zawsze mnie zabijała. To jest miejsce, gdzie ogród nigdy nie wyrośnie, gdyż twoja miłość była jak kolec bez róży, ze śladami mojej krwi. Zrób krok poza swój umysł. Powiedz mi, jak to jest być kimś, kto wbija mi nóż w plecy. Rozejrzyj się, a zobaczysz, że nic tu nie ma. Jest tylko dziura w moim sercu, która od zawsze mnie zabijała. To jest miejsce, gdzie ogród nigdy nie wyrośnie. Gdyż twoja miłość była jak kolec bez róży, ze śladami mojej krwi. Można było przewidzieć wypadek, cofnąć czas, przekazać bliskim zdrowie, oddać życie. Smutno oglądać wiadomości, jak wielu rodziców traci swoje dzieci. Morderstwa z zazdrości i nienawiści, samobójstwa z braku sił do życia, tragedie, wybuchy gazu i pożary. Tyle osób umiera zbyt młodo, ilu chciałoby żyć dalej, korzystać z życia. Największym wyzwaniem człowieka jest żyć pomimo utrudnień. Ile człowiek w życiu traci, tyle cierpienia doświadcza. Tracimy bliskich często przedwcześnie.
kiedy chcielibyśmy jeszcze spędzić z nimi sporo czasu. Losu nie oszukasz, co się ma stać, to i tak się stanie. Dlatego zawsze warto starać się, więc walcz i weź oddychaj, idź przed siebie, wrzuć na luz, gdy coś cię dobija. Życie jest krótkie, więc żyj, a zło niech cię omija. Zachowaj w pamięci wiele chwil, by mieć co wspominać. Nim przyjdzie kres życia, nim przyjdzie kres życia.